Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy i dzisiaj mam dla Was unboxing z krótkim ogłoszeniem, dlatego film nie będzie jakiś mega bardzo długi, ale prosiłbym Was, żebyście zostali do samego końca. Zanim otworzymy, chciałem wszystkim podziękować, gdyż no już wczoraj minął dokładnie miesiąc, odkąd założyłem swój kanał, a naprawdę bardzo dużo się wydarzyło. Jest Was spora grupa, jesteście bardzo aktywni. Oczywiście też tych materiałów powstało bardzo dużo. Nie spodziewałem się, że mi się tak uda fajnie to wszystko zorganizować. Teraz może troszeczkę to wystopujemy. Oczywiście dalej ta częstotliwość będzie dość przyzwoita, żebyście mieli ten content, ale będę się starał zwracać uwagę na wasze komentarze, uwagi, które dostaję, żeby to troszeczkę poprawić, co już oczywiście zrobiłem. I takie szybkie ogłoszenie. Było 100 subskrypcji, był konkurs, tak można było wygrać komiks. Kto oglądał film, kto uczestniczył, ten wie. Teraz trzeba troszeczkę mierzyć wyżej i podwoić tak jakby ten pułap, czyli ja się zobligować chcę dla Was, że w przypadku, kiedy dobijemy do 300 subskrypcji osób, które tak zdecydują się uczestniczyć razem z nami w tym naszym wydarzeniu, jeśli chodzi o komiksy, o to wszystko, co się dzieje na moim kanale, to mało tego, że zorganizuję konkurs, gdzie też będzie do wygrania komiks. Dodatkowo mam taki plan też, żeby dwie tak nagrody, tak naprawdę nagrody były. Jedna troszeczkę taka bardziej w formie pocieszenia, ale zawsze coś. Mało tego. Będę chciał też nagrać trzy oddzielne wtedy filmy z racji na 300 subskrypcji. Pierwszy to będzie, jeżeli chcielibyście zadać mi jakieś pytania, to po prostu nagram tak zwane Q&A. Drugim filmem, który będę chciał Wam zaprezentować, będzie to moja kolekcja zarówno komiksów, mniej więcej jak to teraz wygląda, a także figurek i gier, gdyż mam taki swój po prostu azyl w domu. Małżonka tak pozwoliła mi coś takiego sobie zorganizować i będę chciał Wam pokazać, gdzie, jak to wygląda mniej więcej, a trzecim będzie to taki bardziej może w formie troszeczkę podcastu. Opowiem Wam w ogóle, jak to się stało, że zacząłem się interesować komiksami, gdzie jest tego początek aż do dnia dzisiejszego. Także moi mili, jesteśmy teraz odnośnie tego unboxingu tutaj tak naprawdę i no, zacznijmy. Jest to pozycja nowa, bo jest to premiera z tego miesiąca, z maja, którą sobie kupiłem. I cóż mogę powiedzieć? Cena jest troszeczkę duża. Spotkałem się z takimi opiniami, nie tylko ogólnie na forach, ale też wśród swoich znajomych. No i uznaliśmy, że jednak troszeczkę za wysoka ta cena jest. Ja wiem, że to jest nowy, fajny format, powiększony, jest to wydanie zbiorcze, jest to przede wszystkim pozycja dla kolekcjonerów z tych trochę takich starszych, jeśli można to tak nazwać, gdyż komiksy te wychodziły w zeszytach no już przynajmniej te kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, tak mniej więcej lat temu. No zdecydowałem się kupić pierwszy tego tom, drugi i trzeci jest jeszcze droższy, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Część z Was pewnie się domyśla, co to jest. Ja już zacznę to powoli otwierać, a część może jeszcze nie. Podpowiem, że wydawcą tego komiksu jest Scream Comics, także myślę, że już odpowiedź jest oczywista, co to jest takiego. Ja wezmę na bok troszeczkę, przesunę, otworzę i zobaczymy. Ok, jest folia bąbelkowa oczywiście. Dobrze zapakowane, także brawo dla nich. I otwieramy, zobaczymy, jak to wygląda wewnątrz. Okej. Okay. No faktycznie. Jest kawał komiksu, tak jak widzimy. Archiwa, tom pierwszy, Tomb Raider. Jako mało lat czytałem, pamiętam, czytałem, miałem tych kilka zeszytów i tak sobie pomyślałem, no kurczę, fajnie by było zobaczyć po tylu latach to w takiej troszeczkę nowej formie. Nie będę
tutaj wam go prezentował, tylko chciałem pokazać tak z grubsza, jak to wygląda. Oczywiście zrobię na pewno jakąś recenzję i opowiem. Jeszcze tą Strong dla przykładu tutaj widzicie, że jest on dość duży. Także moi mili, tak to mniej więcej wygląda. Tak jak mówiłem, filmik troszeczkę krótszy. Głównie chciałem wam pokazać to i tylko to, tą krótką informację dla was. Także dobijamy do 300 i działamy dalej, będziemy dalej rozwijać kanał. Ja tak jak mówię, zobliguję się do tych rzeczy, o których wspomniałem. Także jeszcze raz wam dziękuję, że chcieliście chwilę ze mną pobyć, zobaczyć ten filmik. Zaczynamy drugi miesiąc na kanale. Jest już 2 dostępne filmy, które opublikowałem dzisiaj w nocy. Jest to Wielki Kant od Elemental oraz Posiadłość od wydawnictwa Lost in Time. Także jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, zapraszam was na kanał. Przypominam oczywiście o tym, żeby zasubskrybować. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, możecie polubić. Oczywiście moje filmy udostępnić, skomentować. Jest też oczywiście konto na Instagramie oraz fanpage na Facebooku. Także to wszystko, co miałem wam do powiedzenia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.